Fajeczka. Tym razem lekcja pod tytułem Trzymanie gitarki. Tak ogólnie. Trzymanie gitarki. Teraz pokazuję wam to, jak to robić najlepiej właśnie w graniu na stojąco. Tu jest ważne przede wszystkim kąt gitary. Jeśli właśnie mam gitarę na przykład położoną tak, o, muszę się troszkę podnieść, jeśli mam gitarę położoną tak, to powiedzieć równolegle do podłoża, to ciężko nam troszeczkę tą ręką tutaj manipulować. Wiadomo, to jest kwestia przyzwyczajenia i przystosowania się, ale przynajmniej dla takich początkujących ciężko tutaj wtedy w ogóle zmieniać, jakieś grać jakieś solówki. Zresztą nawet nie tylko chyba dla początkujących, ale to jest dosyć taki nieciekawy układ tej gitary. Wiadomo, to jest jeszcze kwestia taka, że jeśli podniesiemy sobie wyżej gitarę na pasku, to wtedy mamy tutaj kąt taki, że możemy bardziej tutaj sobie nawijać. Ja sobie tutaj podeprę nogą. O, mam tak właśnie na prawie że pod szyją. Niektórzy, prawda, mają tak, że grają w ogóle tak, się chowają za gitarą. Jeśli sobie zauważycie na przykład w takich jakichś kapelach metalowych, gdzie jest dużo technicznego grania, gitarzyści mają faktycznie gitarę bardzo wysoko, ponieważ tam jak tak przy tych napieprzaniach wszystkich, oni muszą tutaj mieć naprawdę bardzo dobry dostęp do całego gryfu, do tych wszystkich progów, do grania tych różnych takich śmiesznych rzeczy. Generalnie najlepiej właśnie mieć gitarkę tak jak tutaj mam, gdzieś na wysokości pępka, o. Tak sobie trzymać. Wiadomo, można to jeszcze niżej, można jeszcze wyżej. Ja akurat mam najlepiej tak. I właśnie fajnie jest mieć też, zrobić lekki tak kąt do góry. Jeśli mamy, o, tu byłoby jakby do podłoża, powiedzmy, o, do ziemi. Czyli troszeczkę sobie ją podnieść. I teraz mamy tutaj większy, lepszy dostęp do wszystkich progów. Podobnie jest też w grze, w graniu na siedząco. Z kolei jeśli siedzimy, to gitarę właściwie mamy mniej więcej tak samo. Gdybym usiadł, miałbym tą gitarę mniej więcej tak samo jak w tym momencie, prawda? Jeśli siedzę, mam nogę gdzieś na ziemi opartą, więc opieram gitarę na nodze i mniej więcej jest na takiej samej wysokości. Jeśli tutaj opuszczam, ona jest troszeczkę niżej, ale nie ma takiej jakiejś wielgaśnej różnicy. Ona mniej więcej jest pod podobnym kątem, na podobnej wysokości. Ups. Kupujcie straploki, dzieci. U mnie w sklepie są dostępne straploki. Tylko sobie jeszcze nie zamontowałem. Także widzicie, tutaj jest troszeczkę też kombinowanie. Wiadomo, to jest kwestia wszystko przystosowania. Niektórzy mają gitarę między nogami, jak na przykład Robert Trujillo z Metalliki. Jest to bardzo widowiskowe, jak on z tą gitarą pełznie, ciągnie ją za sobą. Jednak są takie pewne partie w graniu na gitarze, które faktycznie możemy sobie pozwolić na jakieś takie cudowanie i granie, trzymanie gitary nisko, ponieważ jeśli na przykład nie mamy gdzieś solówek tutaj, to można tutaj sobie się tak bawić i sobie jakieś takie podkłady bardziej rytmiczne grać. Z kolei jeśli mamy solówki, to najlepiej właśnie wtedy tą gitarę zwiększyć sobie ten kąt na jeszcze większy i wtedy mamy łatwy dostęp do tych progów. Zauważcie, jak sobie grają różni gitarzyści metalowi. Tak samo tacy gitarzyści, którzy mają gitarę w kształcie V, a nie Stratocaster. Oni sobie kładą na przykład te rogi pomiędzy nogami i opierają sobie nogę i grają jakąś solówkę. Albo na stojąco mają po prostu większy kąt, tutaj sobie robią. Bardziej im do góry wtedy ta gitara stoi i tu jest większy dostęp. Więc jeśli ciężko wam wychodzą pewne rzeczy na gitarce, jakieś melodie, solówki, to po prostu spróbujcie w pierwszej kolejności sobie podnieść gryf do góry. Już nie tyle całą gitarę, ale najlepiej gryf do góry. Na przykład mamy jakąś melodię, a później gramy jakieś inne rzeczy. Na przykład coś takiego. Ja różnie gram,
często sobie po prostu wszystko gram w ten sposób, czasem po prostu mam tak opuszczone. Najlepszym rozwiązaniem, sobie teraz tak pomyślałem, byłoby poćwiczenie pewnych partii z różnymi kątami, można powiedzieć, natarcia. Czyli na przykład mamy jakieś, powiedzmy, 0-2-2, to możemy sobie próbować jakoś grać tak. Załóżmy, wszystko co robimy, spróbujmy przefiltrować przez to, że wyobrazić sobie, że gramy na scenie. Czyli na przykład sobie zrobić tak, nauczyć się tak grać, żeby właśnie móc się przed ludźmi pokazać, można powiedzieć, czy sobie wyobrazić, że gramy przed ludźmi, jakbyśmy chcieli wyglądać z tą gitarą. Czy mamy gdzieś pod szyją, jakoś nie wiadomo, jakoś tak dziwny kąt, czy na przykład tylko się kulimy, sobie jakoś tutaj tak sobie ciśniemy, prawda, się tak sobie ściskamy. Najpierw właśnie sobie też poćwiczyć sobie w domu, o, jakby na przykład wyglądać fajnie, przed lustrem nawet można sobie stanąć, jak to zrobić, o. Także to na razie tyle.